bardzo cieszymy się z tego punktu. Ciężko było dogonić dzisiaj Śląsk. Udało nam się po bardzo ładnej akcji Mateusza Wdowiaka i Budzika. Jesteśmy z tego punktu zadowoleni, chociaż myślę, że z przebiegu gry i z ilości stworzonych sytuacji bramkowych można było dzisiaj pokusić się o zwycięstwo. I taki mieliśmy cel na dzisiejsze spotkanie. Nie udało się. Remis szanujemy, bo nie graliśmy z byle kim, graliśmy z drugim zespołem naszej ekstraklasy, więc szanujemy ten punkt. Dziękuję. Dziękuję również. Proszę o pytania. Andrzej Stanowski, Dziennik Polski. Czy nie żałuje pan, że nie wystawił od pierwszej minuty Kapustki? Po piątkowej konferencji wydawało się, że to jest niemal pewna decyzja. Co się stało? Mi się tak nie wydawało, że to jest pewna decyzja. Nie żałuję żadnej decyzji, jaką podjąłem, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie trenerze, chciałem zapytać, jak pan ocenia debiuty w dzisiejszych meczach pana zawodników? Czyli w sumie trzy, a nawet cztery, no bo Mateusz to był też debiutant, chyba w pierwszej drużynie. Pół zespołu zadebiutowało, czyli czterech na 11. Z debiutu Mateusza jestem bardzo zadowolony. Do pozostałych ciężko mieć pretensje o cokolwiek. Uważam, że bardzo pozytywnie Sreten w tym meczu dał nam dużo charakteru, bo chyba nie było sytuacji stykowej, w której Sreten by nie uczestniczył. Bardzo mi się to podoba. Widać, że nadaje charakteru tej linii obrony. Piotrek Polczak bardzo solidnie, troszkę nerwowości przy wyprowadzeniu na początku, ale nie da się negatywnie ocenić występu Piotrka. Erik, mówiłem, że będzie to ważny piłkarz. W tym meczu widać było, że oprócz atutów ofensywnych może brak strzelonej bramki, ale bardzo dobra asekuracja akurat w tych miejscach, gdzie mieliśmy problemy. I tu widać doświadczenie Erika i to, że grał w nieprzypadkowych klubach.